coś by trzeba z tym zrobić. Cześć, witam serdecznie z tej strony Łowca Pająków i w dzisiejszym filmie sobie, tak jak mogliście wywnioskować po wstępie, będziemy robić porządki. Porządki będą robione w dwóch terrariach. Na pierwszy rzut oka idzie terrarium Heterodona Zachodniego, ma tego samczyka. Samczyk został ogólnie zakupiony jakieś, no, ostatnie wakacje w Terra Shopie. Jest to bardzo ładny samczyk, nie pamiętam odmiany, ale chyba to jest odmiana klasyczna. Samczykowi wymieniam podłoże z tego powodu, trochę się zrobiło brudne podróbkę. Zauważyć sobie teraz właśnie zbyłem się starego podłoża za pomocą takiej właśnie łopatki, którą sobie jeszcze na szybko zrobiłem z butelki. Bardzo prosta rzecz, jednak bardzo przydatna. Nie pamiętam, gdzieś to podpatrzyłem w internecie. Chyba u Zilli, ale nie pamiętam, nie jestem pewien. Chyba też nawet wcześniej kojarzyłem ten sposób, ale ogólnie takie są dość praktyczne, ponieważ jak widzieliście, dość, pomijając oczywiście to, że cały film jest przyspieszony, dość dużo można zebrać w łatwy sposób, raczej nie brudząc rąk. Oczywiście przyszła pora na szorowanie naszego terrarium. Terrarium myłem wodą z octem, oczywiście też gąbką. Na końcu to wszystko przetarłem w celu wytarcia miejsc mokrych, wilgotnych. No i na końcu przystąpiłem do wsypania świeżej ściółki. Ściółkę, jaką zastosowałem, jest to, z tego co pamiętam, ściółka celulozowa jakoś tak. No w każdym razie dość polecana, zresztą w przypadku, kiedy pierwszy raz urządzałem terrarium dla drugiego węża, któremu będziemy wymieniać podłoże, zostało mi ono właśnie polecane jako takie dość dobre, odpowiednie na giełdzie, którejś tam poprzedniej warszawskiej, więc widziałem, że się spisuje, też ogólnie tam kojarzę, że raczej jest polecany, więc postanowiłem i tym razem zastosować u Heterodona. Tutaj kończę urządzać terrarium, wkładam jedną szybę, no i oczywiście zostało mi wpuszczenie zwierzaczka. Ogólnie Heterodon szykuje się do wylinki, zmętniały mu oczy, to jest taka jedna z charakterystyczniejszych cech węży szykujących się do linienia, więc jeżeli na przykład macie węże, zaczną mu nagle mętnieć oczy, robią się takie szarawe, to oznacza to, że wasz wąż będzie niedługo linią. Drugie terrarium to terrarium z wężem zbożowym, co zresztą już widać. Jest to w sumie osobnik, którego zbytnio nie znam pci,
Muszę ją sprawdzić. No i zresztą tutaj widzimy, że mam z nim lekkie problemy, żeby tak złapać go, ale finalnie sobie poradzę. To zrobię trochę nieporadnie, mi to wychodzi. Przynajmniej tak to wygląda na tym filmie, ale ogólnie sobie poradziłem. Muszę się wam dzisiaj też do czegoś przyznać. Dzisiaj miałem sytuację z moim pończocznikiem. Pończocznik mi mianowicie trzy razy nawet uciekł z terrarium, próbując go wygonić, by do końca sprzątnąć jego wylinkę. No i tam raz mi uciekła, że tak powiem, w szczelinę mojego okna, ponieważ mam taką lekką awarię w oknie, i mojej samicy pończocznika udało się tam wcisnąć. Na szczęście nie uciekła na zewnątrz, udało mi się ją odgrodzić w pewien cwany sposób, mianowicie mam taką roletę antywłamaniową, udało mi się zasłonić, przez co odciąłem już kompletny dostęp do świata zewnętrznego. Normalnie otworzyłem okno i węża wyłowiłem z powrotem do terrarium. Już później go nie męczyłem, żeby znowu nie powtórzyła się ta nieprzyjemna sytuacja. Sytuacja taka sama jak w przypadku heterodona, oczywiście znowu woda z octem, wymycie podstawy, terrarium, ponieważ tam najwięcej było zabrudzeń po wężu. Tutaj chyba nie, czy będę poprawiał to jeszcze raz, chyba raz o porządnie to wytarłem, o tutaj jeszcze trochę spryskałem, wytarłem ręcznikiem, wytrę ręcznikiem, no i przystąpię do wsypania nowego podłoża. O dziwo udało mi się wystarczył mi jeden worek. Myślałem, że ponieważ to terrarium zbożówki jest troszeczkę większe niż heterodona, obawiałem się, że będę potrzebować dwóch worków i wziąłem dwa worki właśnie z tą myślą, ale finalnie po ładnym rozłożeniu, co zresztą też na końcu będzie widać, okazało się, że jeden worek wystarczył do zapełnienia całego terrarium, no więc trzeci worek został, że tak powiem, awaryjnie, bądź na zapas, na przyszłość. Ewentualnie, jeżeli jakiś do mnie kolejny dyżak dotrze, właśnie jakiś wąż, czy inny pupil, który będzie wymagał takiego podłoża, no to też oczywiście będzie na niego nowe podłoże czekało. Tutaj kończę ustawiać sobie takie tam ozdoby, takie rzeczy jak kryjówka i miska. Tutaj jeszcze uzupełniam wodopój zbożówki. No i za chwilę przystąpię do przerzucania mojego węża.
Tam obok terrarium zbożówki jest terrarium z samicą boa cesarskiego. Tu już widzę, że się kończy przekładanie. Prezentuję już terrarium zbożaka z wężem. Zaraz też jeszcze będzie ujęcie na terrarium heterodona, żeby zobaczyć, jak wygląda. O, jest heterodon. Widać te jego mętne oczy. Myślę, że też jest mu trochę wygodniej na takim znacznie miększym podłożu. Co to byłoby na tyle, jeśli film się wam podobał, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybować. No i co, ja się z wami żegnam. Cześć, na razie, trzymajcie się.